Cześć, to jest WOT Flash i wszystko wiesz. I jedziemy. Patch 1.10 został wprowadzony na serwery kilka dni temu i o dziwo nie nastąpił Armageddon i gra działa bez większych problemów. Brawo Wargaming! Główną zmianą jest oczywiście wprowadzenie polskich czołgów średnich, nowego systemu komunikacji w bitwie oraz wyposażenia 2.0. Wraz z wprowadzeniem tej aktualizacji, każdy z Was powinien dostać pewną ilość zestawów demontażowych, których możecie używać do darmowego zdejmowania modułów z pojazdów. Jeśli jednak Wam ich nie wystarczy, to możecie dokupić kilkadziesiąt kolejnych za kredyty lub uzyskać je przez wykonywanie misji w grze. Poznaliśmy kamuflaż, który będzie można zdobyć wraz z sierpniowym Twitch Prime, a jednocześnie poinformowano o przedłużeniu możliwości odbioru lipcowego pakietu aż do 18 sierpnia. Jeśli więc jeszcze nie zdążyliście odebrać swojej paczki, to macie jeszcze trochę czasu. Nowy miesiąc, nowe Tank Rewards. Tym razem do zdobycia, tak jak przewidywano, będzie jeden z trzech następujących pojazdów. Szóstotierowy japoński Tygrys, niemiecki Panzer 3K oraz Su-85i, a nie L jak podałem w ostatnim WOT Flashu. Dziękuję sekcji komentarzy za skorygowanie mojego błędu, oddaję się dobrowolnie karze. Tak czy inaczej. Po drodze do tych czołgów będziecie mogli zdobyć jak zwykle materiały eksploatacyjne, kamuflaże, schematy, misje na doświadczenie i dni premium. Obecny Tank Rewards potrwa do 28 sierpnia. Z wprowadzeniem polskich czołgów średnich Wargaming zaproponował graczom mały maraton, ale bez czołgu premium na jego końcu. Dzięki wykonywanym misjom będziecie mogli zdobyć rezerwy osobiste, które przyspieszą tempo odkrywania całej linii i szkolenia załogi. Dodatkowo grupa streamerów, która zgłosiła się do udziału w wydarzeniu, musi zmarkować jak największą liczbę polskich czołgów średnich, a za wykonanie tego zadania otrzyma czołgi premium i kody bonusowe dla swoich widzów. Oczywiście biorę udział w tym wydarzeniu i wypruwam sobie żyły dla waszego dobra. Oferta szeregowiec Brzęczy Szczykiewicz będzie obowiązywać aż do 7 września. Pierwszy odcinek Stalowego Łowcy wystartuje 17 września i potrwa tydzień. Pamiętajcie, że jest to kontynuacja większego wydarzenia, którego pierwszą częścią były 4 etapy linii frontu. Jeden z moderatorów oficjalnego rosyjskiego forum World of Tanks zasugerował, że na zakończenie obchodów 10. rocznicy WOTA będzie dostępny czołg, który będziemy mogli nabyć za żetony jubileuszowe. Rzekomo miałby on kosztować aż 1500 monet. Osobiście uważam, że może to być zapowiedziany niedawno Super Chaffee, ale to tylko spekulacje. WG nie zwalnia pracy nad poprawkami map dostępnymi w grze. Kolejnej porcji zmian doczekał się Minsk, którego poprawiona wersja jest już bardzo długo opracowywana i chyba wszyscy przestali wierzyć, że ta mapa kiedykolwiek zostanie poprawiona. Dużo ciekawszą informacją jest wprowadzenie na kilku dobrze znanych mapach trybu spotkaniowego. Ten rodzaj bitwy miałby zagościć na Karelii, Westfield, Cichym Brzegu, Studziankach i Pilźnie. Dowiedzieliśmy się również, że kolejną mapą, która doczeka się liftingu, będzie Erlenberg, a zmiany dotkną centralnej miejskiej części tej planszy. Oh my god, that's a Scorp G, guys.